Małgosiu, to też dołożymy? Tak, oczywiście. Dobrze. Zosiu, a ty coś tam przygotowałaś. O, ta lalka z Kijowa. Fajnie. No dobrze, kochani. To może sobie pospominamy dzisiaj o prezentacji naszej wystawy Polska i Polacy na przełomie wieków. Ale należą się wyjaśnienia, ponieważ ludzie mówią o nas, w gazetach piszą, że jesteśmy ambasadorami Nowej Huty. Może jest w tym prawda? A pamiętasz, od jakiego miasta zaczęliśmy prezentację? Tak, Kramatorsku. A, to na Donbasie. No właśnie, to był lipiec 2008 roku. Jedynym na świecie wykonanym przez ciebie zdjęciem to jest właśnie zdjęcie uszkodzonego pomnika Lenina po nieudanej próbie jego wysadzenia w kwietniu 79 roku. Bardzo się też zdjęcia podobały z pielgrzymek Jana Pawła II do Nowej Huty. No i taką postacią rozpoznawalną na Ukrainie to jest postać Lecha Wałęsy. W Charkowie udało nam się zbudować taką salę historyczną i tam zaprezentowaliśmy te wszystkie historyczne zdjęcia z Nowej Huty. Ale pamiętasz, jak w 2005 roku prezentowałeś zdjęcia przy Placu Szczepańskim w Galerii Architektów? Już wtedy pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby w takim razie te zdjęcia zaprezentować poza Nową Hutą, poza Polską. Wystawy pokazaliśmy w 7 miastach na Ukrainie, między innymi w Charkowie, Ługańsku i Winnicy. Było bardzo dużo mieszkańców. Członków klubów fotograficznych. Członków stowarzyszeń polskich. No a przede wszystkim były to bardzo uroczyste otwarcia, w których brali udział konsulowie generalni Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenci, wojewodowie. Męczyli nas strasznie dziennikarze, te wywiady. Zwłaszcza ciebie, bo ty znasz język rosyjski. Nie zdążyłeś wypić lampki wina nawet z gubernatorem. Tak było prawie w każdym mieście. Pamiętasz, że konsul Seroczyński był zdziwiony, że są takie tłumy, a pani z Muzeum Sztuki pytała, czy można fotografować nasze fotografie. No tak... oczywiście, zezwalaliśmy i młodzież przyszła z Pałacu Młodzieży i cała wystawa była wielokrotnie sfotografowana. Taki szczególny moment to był też w Charkowie, kiedy pewien człowiek poczekał, aż wszyscy wyjdą już z muzeum. Rozejrzał się, czy naprawdę wszyscy wyszli i wtedy podszedł do mnie i powiedział: Panie Jerzy, gdybyśmy my kochali tak Ukrainę, jak wy kochacie Polskę, to bylibyśmy wielkim narodem. Zawsze się mówiło o tym, że młodzież z Nowej Huty nie ma co z sobą zrobić, w związku z tym jest tutaj dużo chuligaństwa, trudno jest przejść przez hutę. To są opowieści, które były przesadzone bardzo znacznie. Ale wychodząc im naprzeciw, postanowiłem wybudować pewne miejsca, gdzie ta młodzież będzie miała co ze sobą zrobić. I takim przykładem jest centrum na Ptaszyckiego Komkomzonu. Tam w tej chwili korzysta z tego rocznie kilkaset tysięcy osób. Tam są boiska, basen, tam są sale do ćwiczeń artystycznych, tam są studia do nagrywania, pracownie plastyczne, no wszystko. Trzeba dać ludziom, młodzieży, możliwość, no właśnie przede wszystkim też wyżycia się. Stąd remont stadionu Hutnika, stąd ścianka wspinaczkowa na Hutniku, stąd balon z boiskiem też na Hutniku, stąd remont stadionu Wandy i teraz będzie hali Wandy. Będzie taki cały zespół sportowy, ale sport to nie wszystko. Te najbardziej takie wyrafinowane, jeżeli można powiedzieć, festiwale typu Sacrum Profanum czy Misteria Paschalia usytuowaliśmy po części w Nowej Hucie, w hali Ocynkowni, prawda, gdzie mieszkańcy Huty także tłumnie na to przychodzili. Jeżeli mówimy, że mamy maraton z historią w tle, no to poprosiłem o zrobienie jego trasy także przez Hutę. Jak historia, to cała historia, prawda? To Wawel Wawelem, ale Huta Hutą. No festiwal Kiepurowski przecież. Jeden z koncertów tego festiwalu zawsze się odbywa w Alei Róż. Też nie muszę Państwu mówić, ile musiałem się naprzekonywać pana Kaczyńskiego, żeby to nie był rynek główny, tylko Aleja Rów. Ale po pierwszym występie, po pierwszym razie powiedział: ma pan rację, tu jest fajnie właśnie. Tak.
Odnoszę daleko ten Jancerz. Dziewcząt, Jancerz, niech on tutaj przyjdzie. To by go poznał. Taką brodę. A co mu przyszło? Nigdy takiej brody nie nosił. Ksiądz Kazi Jancerz. Pokażę, przedstawię wszystkiego. Rozczące. A to pani jest. A, to pani jest. Znana postać z historii po śmierci, prawda? Tutaj tego popiełuszka. Tak, Bysiu Księżyca, tak, artysta. Od świętego Mikołajowicza, świętego ciasteczka z Polski. Świętego, tak. I kiełbasa prosto z Lubożycy od Święta Jancerza. Bardzo zmarzona bieda, aby tutaj dożyło. Ostatnio kiełbasę dla Ojca Świętego przywieźli. Ten nie będzie. Pani, to jest żona. Aurąka, jak bardzo dobra kobieta. A, dobrze. Mistrz Rybicz. Piękna. To, co mamy teraz stanowić. Księdza Tadeusza Zaleskiego. Tak, księdza Zaleskiego. Pomaga księdzu Tadeuszowi w schronisku dla Panowicza. Księdza Tadeusza jest. Jest pan razie, że Solidarności i Nowa Futra, jak się nazywamy. Może już nie nazywamy kombinacji, ale nie ma tylko Nowa Futra. Bardzo dużo poskłada rodziną. Za to, że pomagał pan redaktor Szulowski. A, teraz właściwie. A ta postać, tak, w czasie Solidarności lata 80. wytrzymał całkiem tę gazetę krakowską, nie? Tak. Do czytania się nadawało. Tak. A teraz dziwię. No, przy Mieszczejowicach. Przy Mieszczejowicach. Niezależną telewizję żeśmy mieli. Bo się pan nie zawarczył na księdza. To już nie da rady, ale my jesteśmy z Belgii i Karolski. Ta przyjęta z parafii, bo jesteśmy tego pozdrowienia od wszystkich dziennikarzy z Krakowa. Dziękuję bardzo. Wzajemne pozdrowienie ode mnie. Słuchaj, to jest człowiek. A co robi studentka? Liceum się uczę. Co robi? Uczę się liceum, piąty. W liceum się uczę. W drugiej klasie liceum. Dużo dziewczynka jest. Thank you.